odchodzą ludzie, z którymi się zżyliśmy, którzy byli z nami. Mamy ciągły kontakt z pacjentem odchodzącym, ponieważ w hospicjum znajdują się ludzie najciężej chorzy. Ci, którzy najbardziej potrzebują drugiego człowieka, naszej pomocy, towarzyszenia. I ten pacjent, z którym byliśmy przez jakiś czas, nagle odchodzi. Jest to bardzo duże obciążenie psychiczne. Mamy pacjentów, którzy są prawie pełnoletni, którzy są ciężcy, nie pomogą przy zmianie pozycji, nie pomogą przy zmianie pampersa. Codziennie tutaj wszystkich kąpiemy, więc przy tej pielęgnacji jesteśmy na pewno obciążone. Przenosimy to na pewno też do domu, tak? Bo jednak nie jesteśmy w stanie zapomnieć o tym, że zamykając drzwi, że przed chwilą odeszło dziecko. Przyjąłem zgłoszenie, jedziemy Władysława IV, potrącenie rowerzysty. Jest to praca głównie fizyczna, można powiedzieć 2/3 fizycznej, 1/3 umysłowej. Fizyczny problem jest tutaj w ciężarze pacjentów, dźwiganiu ich po schodach, w samym ciężarze sprzętu. Większość kolegów ma problemy z kręgosłupem i leczy się już neurologa, ortopedy. To tak myślę, że maksymalnie 5 lat i już się odechciewa. BHP mówi wyraźnie, ile powinniśmy dźwigać na poziomie, ile po schodach, czyli w pionie. To często nie jest przestrzegane ze względu na właśnie oczekiwania ludzi i taką presję środowiska, społeczeństwa. Takie bariery architektoniczne, czyli właśnie ten waga pacjentów, ich jednostki chorobowe, ale na wszystko jest sposób. Zagrożenie stresem zawodowym, obciążenie związane z podnoszeniem, transportowaniem mieszkańców. Jak przychodzi strażak młody, który dopiero zaczyna służbę, ten stres będzie pojawiał się sporadycznie. W momencie, kiedy strażak będzie już miał za sobą wiele setek różnego rodzaju zdarzeń, ten stres może objawiać się w różny sposób. Niektórzy mają zaburzenia, na przykład snu, mają problemy z zasypianiem, u innych strażaków zaczynają wysiadać różnego rodzaju organy, problemy z kręgosłupem, podnosi się poziom cholesterolu, cukru, skoki ciśnienia, problemy z sercem, różnego rodzaju pojawiają się lęki, zaczynają się pojawiać fobie, ale to występuje i rozłożone jest w czasie. Jest w Gdyni taka grupa osób, pracowników różnych służb, strażaków, pracowników pogotowia ratunkowego, ale także osoby zatrudnione w gdyńskim hospicjum oraz Domu Pomocy Społecznej. To osoby, które każdego dnia przychodzą do pracy, służyć nam, pomagając nam, tak abyśmy czuli się bezpiecznie w mieście, w którym mieszkamy. Dlatego jako gdyński samorząd ogromnie cieszymy się, że udało nam się wygrać konkurs, przystąpić do realizacji projektu, który właśnie jest skierowany dla tych, którzy każdego dnia pomagają nam, abyśmy to my czuli się bezpiecznie w naszym mieście.